Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale StyloLolo. Dzisiejszy film będzie trochę nietypowy. Wyciągnęłam rzeczy z mojej szafy, część rzeczy z mojej szafy i słuchajcie, postanowiłam spróbować, jak to by było, jakbym się ubierała bardziej minimalistycznie, używała mniej kolorów. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Dajcie mi znać, jak to u Was wygląda, czy nosicie kolory, czy raczej jesteście, wiecie, z tej grupy, która sięga po głównie czerni, takie neutralne kolory. Jestem bardzo ciekawa. No i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji kanału. Powiem Wam, że ostatnio łapię się na tym, że dużo oglądam YouTube'a, gdzie jeżeli oglądam coś, co jest związane z modą, to zazwyczaj jest to taki content, który jest bardziej minimalistyczny, gdzie te osoby, które oglądam, noszą dużo czerni, dużo bieli, mało kolorów albo w ogóle kolorów nie noszą. Ostatnio gdzieś tam wpadłam w króliczą dziurę i oglądam content Alison Bornstein, która jest stylistką, która gdzieś tam robi właśnie furorę wśród tych dziewczyn, które lubią się minimalistycznie ubierać, ponieważ ona sama właśnie nie nosi za bardzo kolorów. Jest to dla mnie jakby troszeczkę fascynujące, bo ja sobie mojej szafy bez kolorów nie wyobrażam, ale też, tak jak mówię, łapię się na tym, że podobają mi się też takie bardziej minimalistyczne stylizacje. Czasem się tak ubieram, nie wyobrażam sobie ubierać się tak tylko i nie wyobrażam sobie mojej szafy w ogóle bez kolorów, ale stwierdziłam, że chcę spróbować. Chcę zobaczyć, jak to by było. No i wyciągnęłam, słuchajcie, z mojej szafy rzeczy, które właśnie w tą kategorię taką bardziej minimalistyczną wchodzą. Czyli rzeczy, które są białe, które są takie, wiecie, beżowo-kremowe. Mam tutaj moją ulubioną koszulę, która właśnie też dla mnie jest w takim, w sumie, no ona ma kolor jakiś tam, bo jest tutaj brąz, ale dalej jest to kolor taki neutralny. Mam jeansy, mam kolejne spodnie, które są w jasnym brązie. Jedyne akcenty kolorystyczne, które tutaj mam, to są takie szałwiowo-zielone spodenki, najnowszy nabytek, pokażę Wam je z tyłu, i ta taka pastelowo żółta marynarka. No i słuchajcie, spróbuję teraz stworzyć sobie stylizację na cały tydzień. I nie będzie to, jakby nie zrobię tego w takim standardowym stylu stroju dnia, bo ostatnio mam strasznie mało czasu rano i po prostu mam wrażenie, że czasem bardzo się spieszę i wiecie, i nie mam czasu, żeby pomyśleć, żeby było dobre światło, żeby wiecie, czegoś tam w tle nie było i potem po prostu te filmy nie są takiej jakości, jakiej bym sobie życzyła. W związku z tym wybiorę z tego tutaj, co mam przygotowane, właśnie rzeczy na, tak jakbym się miała przez tydzień ubierać. Może odkryję jakieś połączenia, których jeszcze nie próbowałam, więc szukam też, wiecie, trochę jakby inspiracji. Dzisiejszy dzień jest takim dla mnie zasadniczo wolnym dniem, takim trochę pracującym, aczkolwiek jakby nie jest to moja regularna praca, tylko to, co robię ponad to gdzieś tam w domu. Więc wiecie co, w sumie założyłabym te spodenki. O, to są nowe spodenki, które kupiłam z H&M-u. Ostatnio mam, słuchajcie, obsesję i jestem w bardzo dużym poszukiwaniu takiego zestawu, który by miał spodenki właśnie albo z takiej tkaniny, albo lniane i który byłby, wiecie, że mam koszulę z krótkim rękawem i spodenki w tym samym kolorze. Mam t-shirt, który zamówiłam, który jest w tym samym kolorze, ale w tym momencie jest w praniu, więc może jako pierwszy strój zrobię te spodenki z tą bluzką, która jest na ramionczkach, dość luźna, i tą koszulę. Słuchajcie, ja muszę nagrywać niestety w pionie, dlatego że nie jestem w stanie w żaden sposób statywu
ustawić w tym pokoju, tak żeby było mnie całą widać. Niestety, ale ten pokój jest mały. Nie mam gdzie indziej, wiecie, jakiejś takiej w miarę neutralnej ściany, żeby Wam pokazać, jak wyglądam. Więc, słuchajcie, działamy z tym, co mamy. Tak jak mówiłam, założyłam te zielone spodenki, do tego luźna bluzka, ona jest z Club Monaco, kupiłam ją z drugiej ręki. I na to rozpięta koszula z H&M-u. Do tego stwierdziłam, że to jest taki strój, że założyłabym Birkenstocki. I jeżeli chodzi o torebkę, taką z Bimba i Lola, ona jest, ma troszeczkę koloru, aczkolwiek jest taka bardzo neutralna. Więc ten strój na poniedziałek wyglądałby tak, czuję się w nim super i powiem, że jest teraz bardzo gorąco i on myślę, że na upały będzie świetny. Powiedzmy, że to był nasz poniedziałek, wtorek. We wtorek spróbowałabym może czegoś, co robię rzadko, czyli coś, co jest de facto jednym kolorze. To jest t-shirt z Arket, który jest taki kremowy i kremowe spodnie i to by była moja baza. Ten strój, słuchajcie, z jakiegoś powodu skojarzy mi się ze strojem malarza. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy to jest taki stereotyp, że malarze się tak jasno ubierają, bo jak malują ścianę na jasno, żeby nie było widać farby. Nie mam pojęcia. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Powiem Wam szczerze, że gdyby nie ten film, w życiu bym nie pomyślała, żeby tak zestawić te spodnie i ten t-shirt. Dlatego, że zazwyczaj ja gdzieś tam szukam kontrastów i jeżeli noszę coś, co jest neutralne, to zazwyczaj z kolorem. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę powiem, że świetnie się w tym czuję. I na sobie mam t-shirt, który jest z Arket. On jest, nie jest biały, tylko jest w takim właśnie kremowym kolorze. Do tego spodnie z Uniqlo, one są takie bardzo luźne i dosłownie, i też w charakterze. No i dlatego stwierdziłam, że w sumie założę do tego stroju Converse, że to będzie tutaj stylistycznie pasować. Jeżeli chodzi o torebkę, to tym razem wzięłabym tą torebkę z JWK. Ona jest dość mocno kontrastowa i fakt, że ten pasek jest dość krótki i ona jest umiejscowiona tutaj, a nie troszeczkę niżej, sprawia, że mam wrażenie, że to wszystko ładnie się balansuje i dobrze wygląda i powiem Wam, że jeżeli się tylko zrobi troszeczkę chłodniej, to ja wskakuję w ten strój. Środa. Zakładam, że dalej jest ciepło. Trochę, słuchajcie, nowojorskie lato jest takie, że nie chcę do końca przyjść. Raz jest, słuchajcie, prawie 30 stopni, na drugi dzień jest 20 i pada i tak w kółko po prostu. Zakładając, że dalej jest ciepło, znów sięgnąłabym po krótkie spodenki, tylko tym razem jeansowe. Do tego biała koszulka typu racer back i na to marynarka. Następny strój jest takim strojem, który gdzieś tam jest luźny, bo baza jest luźna, ale do tego założyłam marynarkę. Top typu racer back, który jest H&M-u, do tego krótkie spodnie jeansowe z Gapa. Na to marynarka z Top Shopu. No i jeżeli chodzi o buty, to stwierdziłam, że tutaj najlepiej będą mi pasować te buty z And Other Stories. To są te buty, po które bym sięgnęła. Nosząc tą stylizację, raczej bym ją założyła pewnie na wieczór, kiedy jest troszeczkę chłodniej, kiedy tą marynarkę mogę nosić. A w ciągu dnia pewnie po prostu bym ją zdjęła i nosiłabym to w ten sposób. No i jeżeli chodzi o torebkę, to tym razem myślę, że sięgnęłabym po tą torebkę z JWK ze względu na to, że ona ma tutaj element tego złotego łańcucha. Wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda, powiem, że dobrze się w tym czuję. Raczej jest to coś, co na dość taką specyficzną okazję bym założyła, ale ogólnie zdecydowanie jest to coś, po co na pewno tego lata sięgnę. Czwartek, myślę, że czas wrócić trochę do strefy komfortu i założyć tą koszulę. I do tej koszuli znów krótkie spodenki jeansowe i też top typu racer back, czyli bardzo podobna stylizacja do wczorajszej, tylko że inny kolor topu i zamiast marynarki koszula.
Następny strój to jest coś, co już nosiłam w zeszłym roku, coś, czym dobrze się czuję i coś, po co na pewno sięgnę w te wakacje. Baza jest zasadniczo ta sama, top typu racer bag z H&M-u, tylko tym razem nie biały, a taki w kolorze kawy z mlekiem. Do tego krótkie spodnie z Gapa i na to koszula Ann Taylor z drugiej ręki. Te same buty i jeżeli chodzi o torebkę, to założyłabym tą torebkę, bo nie wiem, ona jakoś tak tutaj mi najbardziej pasuje. Także, tak jak mówię, to jest coś, po co sięgałam już co najmniej kilka razy w zeszłym roku, dlatego że ta koszula to jest po prostu coś, co katowałam całe lato praktycznie. Te spodenki to były jedyne spodenki, które przez większość zeszłego roku miałam, natomiast teraz mam trochę więcej, ale bardzo je lubię. No i moje ulubione sandały. Piątek, zróbmy sobie stylizację taką, jakbym wychodziła gdzieś wieczorem. Te dżinsy, mój najnowszy nabytek i kimono. I myślę, że pod spód założyłabym po prostu czarną koszulkę. Zastanawiałam się chwilę nad białą, ale myślę, że czarna będzie lepsza. No dobra, słuchajcie, tą stylizacją wkroczyłyśmy dość mocno, dość dosłownie w trendy, dlatego że i spodnie, które mam na sobie, i buty są bardzo mocno osadzone w trendach. To są jedne z moich takich najnowszych nabytków. Wiecie, że ja zawsze z trendów czerpię zasadniczo te rzeczy, które gdzieś tam pasują do mojego stylu. No i ostatnio właśnie doszłam do wniosku, że mam ochotę na dżinsy, które będą takie, wiecie, super workowate, bardzo w stylu lat 90. Do tego to po prostu mnie absolutnie urzekło. No i stwierdziłam, że mam też ochotę wrócić do noszenia balerin, tylko że te baleriny są właśnie bardziej takie uwspółcześnione, nie takie klasyczne z zaokrąglonymi noskami, tylko z noskiem takim, który jest kwadratowy bardziej. Więcej o tym oczywiście w zakupach, które pojawią się niedługo. Na sobie mam top. Top jest z drugiej ręki, pochodzi oryginalnie ze Scotch & Soda. Jeansy marki Agold z drugiej ręki. No i na to kimono, moje takie super przepiękne, przefantastyczne vintage kimono. Baletki marki Schutz i do tego torebka, którą bym założyła, to jest ta torebka z JW Pay. Ona tutaj przez to, że ma łańcuch, komponuje się dobrze i z tymi czarnymi elementami troszeczkę się zlewa, ale gdzieś tam coś tutaj się dzieje. Powiem Wam, że ta stylizacja jest super i jeżeli będę się gdzieś niedługo wybierać wieczorem, bo to dla mnie jest taka stylizacja, którą gdzieś bym założyła wychodząc wieczorem. Jeżeli nie będzie jakoś super gorąco, to z wielką chęcią w taką stylizację się ubiorę. No i mamy sobotę, myślę, że czas na jakąś sukienkę i powiem Wam szczerze, że takich minimalistycznych mam w sumie niewiele. Mam czarną i mam białą. Czarną widziałyście już niejednokrotnie, więc może założyłabym tą białą sukienkę, którą kupiłam w zeszłym roku i nie miałam okazji jej nosić, bo tyle zwlekałam, słuchajcie, z tym, żeby pójść uciąć jej rękawy, bo one były dłuższe, że w końcu jej nie nosiłam. Więc myślę, że ta sukienka. Mamy stylizację sobotnią i jakby jeżeli chodzi o stylizację z sukienkami, to tutaj, wiecie, nie poszalejecie za bardzo, zwłaszcza latem, zimą. Bardziej jesienią czy tam wiosną można trochę się pobawić, wiecie, w jakiś tam sweter na górze, coś tam. W każdym razie ta stylizacja jest najprostsza z nich wszystkich. Natomiast zawsze warto pomyśleć o tym, jak dodatki typu buty, torebka wpłyną na odbiór tej stylizacji, którą macie przy tej sukienki, dlatego że można właśnie nieco charakter stylizacji takiej z sukienkami zmienić właśnie poprzez buty. No i tutaj powiem, że ta sukienka, ona można ją nosić, myślę, że na wiele różnych sposobów. Ten sposób jest taki bardziej, powiedziałabym, w stronę takiego bardziej kobiecego, dlatego że tutaj znów mam baletki. One dość mocno kontrastują tutaj
właśnie czarne baletki, biała sukienka. No i jeżeli chodzi o torebkę, to tutaj już nie chciałabym wprowadzać dodatkowego kontrastu, dodatkowo czerni i... Mam tutaj dużo rzeczy, bo faktycznie tą torebkę noszę, więc jak coś słyszycie, to są rzeczy w torebce. No i po prostu założyłabym tą torebkę Bim by Lola i myślę, że mogłabym tak śmigać cały dzień, cały jakąś taką letnią sobotę i myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że niedługo będzie okazja. I niedziela i myślę, że tutaj zostanę przy bieli i założyłabym lnianą koszulę, jak widzicie, lnianą koszulę, jeszcze mam metkę, bo jeszcze jej nie nosiłam, nie było kiedy, nie było ciepło. I może te spodenki na taki luźny, właśnie typowo weekendowy strój. No i mamy ostatnią niedzielną stylizację na leniwy, może brunch albo coś w tym stylu. Chodzenie po mieście przez cały dzień. Na sobie mam znów te zielone spodenki z H&M-u. Zasadniczo głównie bazę z H&M-u, bo to jest koszula lniana z H&M-u. No i do tego założyłam te sandały z And Other Stories. Muszę powiedzieć, że doszłam do wniosku, że ostatnio noszę bardzo takie ciężkie buty i że mam ochotę na coś takiego bardziej kobiecego. Stąd kupiłam sobie te baletki, ale mam jeszcze ochotę kupić sobie albo jakieś sandały, albo klapki. Jestem w poszukiwaniu i jeżeli miałabym coś innego, właśnie takiego bardziej kobiecego, to tutaj bym to założyła. Natomiast na tą chwilę założyłabym te sandały z And Other Stories z drugiej ręki. No i jeżeli chodzi o torebkę, to znów torebka Bim by Lola. Ona jest naprawdę świetna, dlatego że jest neutralna, dość ciemna, natomiast nie jest czarna. W związku z tym nie stanowi aż takiego super dużego kontrastu. No i tak wygląda mój ostatni niedzielny strój z takiego minimalistycznego tygodnia. Tą stylizację muszę powiedzieć, że też na pewno niedługo założę, bo świetnie się w niej czuję. Jak widzicie, na tym wieszaku jeszcze zostało mi sporo rzeczy, których nie użyłam, więc tych kombinacji mogłabym mieć więcej i mogłabym dużo dłużej taką szafę nosić. Nie wykorzystałam na przykład tego t-shirtu, który jest troszeczkę w kolorze, ale wiecie, dalej jest stonowany. Nie wykorzystałam tej koszuli na przykład. I zasadniczo, jakbym pogrzebała w szafie, to jeszcze tych rzeczy, które są takie właśnie białe, czarne, kremowe, beżowe, mam więcej. Natomiast chciałam, wiecie, tutaj poeksperymentować, popatrzeć, co ewentualnie, jeżeli bym miała ochotę na takie stylizacje, mogłabym z mojej szafy zrobić. No i jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli mnie nie subskrybujecie jeszcze, to zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!